6 sierpnia w Łajatki odbył się wcześniej zapowiadany państwu wernisaż rzeźby i rysunku młodego artysty Karola Gąsienicy-Szostaka z Zakopanego. Wernisaż rozpoczął 30. już wystawę, która potrwa do końca tego miesiąca. Karol Gąsienica-Szostak to znany artysta nie tylko w kraju, ale i za granicą. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych imienia Kenara w Zakopanem. Studia artystyczne na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ukończył z wyróżnieniem. Dyplom natomiast uzyskał w 1988 roku w pracowni profesora Jana Kucza. Przez rok pracował w tejże pracowni, po czym przeniósł się na stałe do Zakopanego, gdzie uprawia rzeźbę i rysunek. Serdecznie zapraszamy na tę wystawę, gdyż jest na co popatrzeć. Jak powiedział znany krytyk Wawrzyniec Brzozowski, Karol nie daje się łatwo unieść przemijającym modom. Posiada swój odrębny język, oryginalny i treściwy.